Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 244 odcinka podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek, 5 lutego 2018. I w tym odcinku przygotowaliśmy dla was aż 3 recenzje i no tak wyszło troszeczkę ciekawie, bo żeśmy je dobrali w taki sposób, że są to gry raczej... Jakby je to określić? Przede wszystkim są to gry indie, po drugie łączy je to, że są stworzone w takim pixelartowym stylu, choć różni się on znacznie w każdej z tych gier. I co tam jeszcze właściwie Easy takiego można by... I powiedzmy, że są w miarę świeże na tych platformach, na których ogrywaliśmy? To jest już trochę naciągane, więc dobrze, może od razu powiem, o jakie gry chodzi. Jest to Bleed 2, który wyszedł bodajże na początku zeszłego roku, jeżeli pamiętam, więc to nie jest wcale taki nowy tytuł. Enter the Gungeon. I tutaj już ty musisz Easy powiedzieć, kiedy on dokładnie wyszedł, albo może ja rzucę okiem. No to była końcówka 2017 na Switchu, a te wersje właśnie recenzujesz? Tak, dokładnie. To była wersja Switchowa, która tam wyszła 18 grudnia razem z resztą rzutu indie gierek w e-shopie. Chociaż ale widzę, to jest że... gra z 2016? Z kwietnia, tak. Właśnie widzę te informacje już. A z kolei ostatnia gra jest najświeższa, jest to Iconoclasts, czy Iconoklaści, bo tak łatwiej wymówić po polsku. I to jest gra, która wyszła na PS4, PlayStation Vita, na PC-ta, Maca, Linuxa i miało to miejsce 23 stycznia tego roku, czyli jakieś 2 tygodnie? Chyba. Tak, 2 tygodnie plus temu. Minus. Plus minus 2 tygodnie temu, jak nagrywamy, tak? Więc i to akurat będzie Metroidvania. Bleed 2 to jest bardziej taka gra akcji. Z kolei Enter the Gungeon, taki dungeon crawler akcji, też można by go tak określić. No. Czekaj, jak ja to ładnie określiłem. Bullet Hell Roguelite Twin Stick Shooter. Jaki miszmasz. Tak, więc dość zróżnicowane tytuły. Mamy nadzieję, że was zainteresują. I może w nim przejdziemy do tych recenzji, to tak tradycyjnie Easy. W co tam ostatnio grasz? Bo myślę, że mamy troszeczkę też takich świeżych tytułów, o których chcielibyśmy trochę więcej powiedzieć. To znaczy, wiesz co, może ja zrobię tak, że będę mówił o jednym tytule, dlatego, bo jak zacznę o nim mówić, to nie wyrobimy się z całą resztą. Nie, bo okay. Od razu mówię, że to jest tytuł, to znaczy to jest seria, w której mam, nie wiem, z 1500 godzin, jak nie więcej, spędzonych na różnych platformach, od Playa 2, PSP, 3DS i nawet chwilę na Wii. Tak, na Wii czy na Wii U go? Na Wii U chyba. Tak. No, ale parafrazując klasyka. Koleżkoty i łowcy wszystkich krajów, radujcie się! Wyszedł Monster Hunter. Czyli tutaj, jak mówiłeś o tych różnych platformach, to miałeś na myśli, że seria, tak? Że całą serię, że się ogrywał na różnych platformach. Tak, właśnie seria jest już dosyć leciwa, nie? I mówię, właśnie po prostu przez masę najróżniejszych platform się już przewinęła i najwięcej czasu chyba spędziłem na PlayStation Portable w Monster Hunter Freedom Unite 2 i w Monster Hunterze Ultimate, czwórce Ultimate na 3DS-a. No ale teraz Monster Hunter World to jest wielki powrót tej serii na konsole stacjonarne, bo wyszło na razie na Playa 4 i na Xboxa i wyszło to 26 stycznia, więc to jest świeżynka totalna. W sumie dobry początek roku, nie? O panie, jest świetny początek roku. Jeszcze te gry, które w tym miesiącu wychodzą, nie? I wow, nie? Ostatnio jest klęska urodzaju straszna. Ale Monster Hunter jeszcze będzie na peceta i łowcy pecetowi niestety muszą jeszcze chwilę poczekać, dlatego, bo to będzie dopiero jesień tego roku. I pewnie jak się domyślacie, skoro mówię, że niestety będą musieli poczekać, to mogę mówić o tej grze w praktycznie samych superlatywach. Bo nigdy... Trochę powtórzę to, co mówiłem kiedyś o Monster Hunterze 4 Ultimate, że nigdy Monster Hunter nie był aż tak przystępny dla nowych graczy i tak fajny dla stałych bywalców. Dlatego, bo po prostu tyle quality of life improvements wprowadzili. Takie rzeczy, które zawsze denerwowały i które były trochę wymuszone ograniczeniami konsol, nie? Na przykład
Na 3DS-ie, jak mieliśmy mapę, to mieliśmy podzieloną na takie sektory i jak przechodziliśmy między nimi, to był krótki loading. To nie jest jakiś deal breaker, nie? To jest spoko, można cisnąć, ale tutaj w Monster Hunter World ten świat tytułowy jest mega organiczny, w sensie my się wbijamy w ten ekosystem i cała mapa jest ze sobą połączona, nie mamy żadnego loadingu, nie mamy nic, możemy szybko się przemieszczać między różnymi obozowiskami. I to zupełnie zmienia nasze podejście do rozgrywki, dlatego, bo jeżeli uciekamy przed jakimś większym stworem, no to musimy pamiętać o tym, że nie będzie czegoś takiego, że przejdziemy między mapami i on się będzie jeszcze chwilę doczytywał i zanim do nas dobije. No nie, prędzej po prostu nas złapie i rozszarpie, jeżeli będziemy nieuważni. Plus zresztą, tak przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale wydaje mi się, że bardzo dużym zainteresowaniem się ta gra teraz cieszy, to znaczy w takim sensie, że faktycznie ta premiera chwyciła i widać, że jest duże zainteresowanie ludzi, zresztą do sklepów ponoć aż 5 milionów kopii trafiło, z tego co pamiętam? Tak, ogólnie jest mega zainteresowanie. W Japonii zawsze było zainteresowanie Monster Hunterem, nawet zresztą jak kiedyś byłem w jednej z księgarni na Akihabarze, to mieli praktycznie ćwierć piętra wydzieloną na gadżety z Monster Huntera. I to okay. Jest naprawdę tak potężny tytuł. To jest system seller dla Japończyków. No, ale rzeczywiście to mega złapało, dlatego, bo rzeczywiście tyle fajnych rzeczy nowych wprowadzili. Nie? I właśnie takich usunęli przy tym te wszystkie takie bardzo denerwujące. I wszystko jest nowe, ciekawe, wszystko jest pięknie wygląda, nie? Jest fenomenalne. No, nie wiem, jak to ubrać w słowa. Po prostu jest świetne. Kupujcie teraz z marszu, nie? Bo warto. Kupujcie. Nie musicie czekać już na recenzję i z jego, to już właściwie. Już wszystko wiemy. To... No, prawdopodobnie recenzja jeszcze chwilę pogram, dlatego, bo teraz się skupiam na tym, żeby tam przebrnąć przez fabułę, przez tryb fabularny i odblokować po prostu wszystkie misje. No, nie zapominajmy, że to konsole stacjonarne i możemy grać z graczami z całego świata, w sensie wyruszać na misję w 4 osoby i wspólnie polować, gdzie wszystkie questy się po prostu skalują w zależności od ilości graczy. I no, jest masa kontentu. Z tego, co mówiłeś, to po tym, jak się ukończy ten tryb fabularny, co ponoć zajmuje 70-80 godzin, to potem jest jeszcze dużo tej zawartości po, tak? Ten endgame. To znaczy, wydaje mi się tak naprawdę, że aż 70 godzin to może przesada na cały tryb fabularny. Chyba. I nie jestem tak samo pewien, czy trzeba robić wszystkie questy wtedy na high ranku. Bo po prostu dobijamy tam parę poziomów tak jakby questów. To jest tak zwany low rank. A potem możemy jeszcze odblokować high rank, czyli wyzwania, które są po prostu o wiele trudniejsze i do których tak naprawdę low rank jest wstępniakiem, nie? Tam się dopiero uczymy i zbieramy jakikolwiek ekwipunek, który się może nada, a później dopiero rzeczywiście idziemy na prawdziwe polowania. Okej. No dobrze, to w takim razie, czy chcesz jeszcze coś dodać? A może właśnie zapytam, ile już masz nastukanych godzin? Może to będzie dla kogoś przydatna informacja? Wydaje mi się, że coś koło 15, może trochę więcej, może jeszcze ze 2 dzisiaj dojdą. No, czyli to takie dość rozbudowane pierwsze wrażenie. Tak, właśnie. Wydaje mi się, że jedyne, czego nie ograłem więcej, to właśnie ten tryb multiplayer, bo rzeczywiście jest parę fajnych rzeczy, typu możemy wbić do kogoś w środku questa, jeżeli on tylko nada flarę, albo my możemy sami nadać flarę, jeżeli nie radzimy sobie z jakimś potworem. I no, tego wcześniej nie było, nie wiem, jakoś na razie się skupiłem na tym singlu, ale spodziewajcie się prędzej czy później może uda się jakieś nagranie z polowania wrzucić, przynajmniej mam taki plan, może jakieś screeny. No, ja się jaram i jeżeli też gracie, to zostawcie swoje PSN ID w komentarzach, to chętnie zapoluję z wami. No proszę. Okej, to skoro wspomnieliśmy o Monster Hunter World, to opowiem może w tej chwili o dwóch innych grach, w które zacząłem grać. Jedna to, może zacznę od tej AAA, żeby już potem faktycznie płynnie, a jakby my lubimy płynne przejścia.
To jest taki stary, kurczę, stary cytat, który ostatnio Don mi przypomniał, który był popularny na naszym podcaście lata temu. Możliwe, że najstarsi górale jeszcze pamiętają płynne przejścia. Niemniej, zaczynając od DCD. DCD Final Fantasy NT, czyli bijatyka, czy właściwie Arena Fighter, jak mnie żeś Easy nauczył, ładnego sformułowania, z postaciami z serii Final Fantasy. I tutaj zacznę może w ten sposób, że kupiłem tę grę przede wszystkim dlatego, że bardzo dużo grałem w jedynkę. Do tej pory wyszły dwie części na PSP. NT jest właśnie takim pierwszym przejściem z tą serią na dużą konsolę. Ta gra wyszła bardzo niedawno, już patrzę kiedy to było. To był 30 stycznia u nas. W Japonii z kolei pojawiła się w salonach Arcade już w 2015 w listopadzie, więc dawno temu, ale w tej chwili można już sobie zagrać w nią w domu i raptem od tygodnia niecałego. Muszę przyznać, że mam trochę mieszane odczucia co do tej gry, podobnie jak wiele osób w sieci, bo jednak te części na PSP, one były takie nastawione dość mocno na single player, to znaczy były jakieś tryby fabularne, głupawe, bo głupawe, no ale jednak były, pozwalały nam się jakoś zapoznać z każdą z postaci, mieć do tego jakąś motywację. No i był oczywiście główny wątek, w którym siły jasności walczyły z siłami ciemności i potrzebowały do tego przyzwać wszystkich bohaterów z różnych światów, bla 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 bla. To jakby się nie zmieniło, jest nadal tak samo głupie jak było, tylko że tutaj jest jeszcze do kwadratu siły jasności są reprezentowane przez postać, która przypomina idolkę J-popu, czy tam gwiazdę J-popu, no i tak dalej, więc Japan, ale... Mam przypomnieć o Tokyo Mirage Sessions? Wiesz co, tylko że w przypadku finali to trochę nie pasuje. Ja rozumiem Persona, ja rozumiem coś tam, ale tutaj kręcę trochę nosem. Nieważne, to że postać wygląda tak czy inaczej, to jest zupełnie nieistotne. Istotne jest to, tak w ramach pierwszych wrażeń, że faktycznie kupowanie NT dla singla nie ma kompletnie żadnego sensu. Bo tryb single player tutaj jest, ale działa w ten sposób, że po pierwsze nie mamy osobnych scenariuszy dla każdej postaci, jest jeden scenariusz, takie właściwie drzewko, w którym odblokowujemy kolejne cutscenki i walki w kolejnych gałęziach za pomocą żetonów, które odblokowujemy w innych trybach. Więc i tak albo gramy w tryb właśnie single player, gdzie albo walczymy, i tutaj uwaga, duża zmiana, 3 na 3 są grupy walki, walczymy właśnie w tych dwóch drużynach ze sobą, albo lejemy się o to, kto pierwszy zniszczy kryształ drużyny przeciwnej, taki tryb też istnieje, i to można robić albo właśnie z botami, które raczej inteligencją nie grzeszą, albo w multi. I właśnie widać, że twórcy mieli ambicje, żeby z tego się zrobiło coś bardziej służącego do współzawodnictwa w sieci. Czyli nie ma już tutaj skomplikowanych systemów ekwipunku, które statystyki nam zmieniały. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak statystyki postaci. Jest level, który w sumie nie jestem nadal pewien, co on odblokowuje. Na pewno level gracza odblokowuje z czasem kolejne ataki, które możemy przypisywać do postaci. No, mam nadzieję, że tutaj się nie mylę, ale do recenzji postaram się trochę doedukować bardziej. Spędziłem do tej pory z grą przynajmniej kilka godzin ze 3 wieczory. Muszę przyznać, że wciąga. Wciąga, tylko dużo osób właśnie narzeka na to, że to nie jest już to, co znały, tak? Że osoby, które były fanami wersji na PSP, w tej chwili czują się trochę odcięte od tego, że to jest już zupełnie co innego, nastawione na współzawodnictwo w sieci. Mnie się to osobiście podobało pod tym względem, że nie musiałem się bać, że wskoczę gdzieś do miejsca, gdzie nagle ktoś na, powiedzmy, posiadający lepszy ekwipunek mnie rozpyka od razu, tylko czułem, że wybieram postać, w tym przypadku na przykład Lightning z 13 wziąłem i mogłem od razu ruszyć w bój, uczyć się po prostu jak się gra, a trzeba przyznać, że mechanika jest na tyle skomplikowana, trudna, a ja już miałem co nieco to w palcach właśnie z tej poprzedniej części, w którą grałem, że to nie jest gra, w którą da się od razu wskoczyć. Właściwie pierwsze, czym nas wita, to jest wielki ekran z masą tutoriali i jestem przekonany, że wiele osób się od tego odbije, więc jest to dość specyficzne. Myślę, że trochę więcej powiem na recenzji, jak już zapoznam się z większą liczbą postaci, trochę dłużej pogram, na przykład w grupie, bo to jest fajne, że można sobie grupę utworzyć razem ze znajomymi właśnie 3 na 3 walczyć z innymi drużynami. No, pewnie wtedy ja też dołączę i osobiście trochę tam śledziłem, jak wygląda sprawa z nową decyzją, głównie przez kanał Maximilian Dude. To jest koleś, który nagrywa masę filmików i naprawdę zna się bardzo dobrze na bijatykach.
I z tego, co on mówił, to nawet Dissidia rzeczywiście, jeżeli chodzi o taką rozgrywkę kompetytywną, jest naprawdę bardzo spoko i jest rzeczywiście taka nastawiona bardziej na zwiększanie skilla niż po prostu, że to jest skillowa gra, nie? Na zasadzie, że można grać kompetytywnie i nic nie stoi na przeszkodzie. No i najważniejsze jest to, że nie chodzi o statystyki, bo wszystkie przedmioty, które możemy wykupić, to są przedmioty czysto kosmetyczne, tylko niestety nie wiem, dlaczego w multi waluta, którą dostajemy, ta wirtualna jest, dostajemy ją w tak małych ilościach, że to jest po prostu wręcz śmieszne. No ale nieważne, to już zostawmy na recenzję takie dyskusje. A tutaj fajne jest właśnie to, że te ataki, które kolejno odblokowujemy, możemy je zmieniać i to właściwie zmienia strategię, w sposób, w jaki gramy. Więc to jest fajne. To jest fajne faktycznie. Myślę, że można godzinami w tej grze siedzieć, po prostu ucząc się każdej z postaci i każdą z nich gra się inaczej. I to jest bardzo fajne, jeżeli komuś, dla kogoś coś takiego brzmi ciekawie, to może powinien się zainteresować. Ale zdecydowanie nie powinien tego kupować dla singla, ani tym bardziej dla fabuły, w cudzysłowie. I ostatnia gra, o której chciałbym wspomnieć, tylko już dużo, dużo krócej, bo powinniśmy przechodzić już do recenzji, to jest Celeste. I może fajnie, że właśnie na końcu o niej wspominam, bo to też jest gra indie, trochę pasuje do tych naszych recenzji. Wyszła właściwie dwa dni po Iconoclastach, czyli 25 stycznia, czyli też bardzo świeżutka. Też jest to platformówka, też w pixel arcie, chociaż jednak takim dużo skromniejszym, chociaż bardzo pasuje do tej gry. I tu od razu zacznę w ten sposób. Jeżeli ktoś grał w Super Meat Boya, to Celeste jest właściwie Super Meat Boyem, tylko z fajnie zrobioną narracją, z postaciami, które faktycznie da się polubić, bez jakiegoś tam klozetowego humoru, jak Super Meat Boyu, czy innych tego typu rzeczy. Tylko w Celeste faktycznie mamy historię, która zapowiada się na coś głębszego, ciekawszego. I ciekaw jestem właśnie, jak się rozwinie ta historia. To jest historia o dziewczynce, która próbuje wejść na olbrzymią górę. Spotyka przy okazji różne postacie po drodze, spotykają ją różne przygody. No i już gra dała mi do wiadomości, że jakieś mroczniejsze sekrety też się właśnie jakby w duszy postaci, może tak to ujmę tajemniczo, też kryją i że to też może mieć jakieś znaczenie w tej grze. Więc w tym przypadku dla fabuły myślę, że można, przy czym to jest gra dla osób, które lubią wyzwania. Tak jak Super Meat Boy, to jest gra trudna, taka, która uczy nas swoich mechanik i faktycznie zachęca do tego, żeby popełniać błędy, żeby ginąć raz za razem, ale żeby próbować dalej. No ale nie jest to gra prosta, więc jeżeli ktoś nie lubi takich gier czysto zręcznościowych, to raczej nie dla niego. No i wydaje mi się, że tym akcentem możemy chyba zakończyć pierwsze wrażenia, chyba że Izzy jeszcze coś tam masz. To znaczy, nie wiem, czy chcesz, żebym jeszcze mówił przez godzinę o Monster Hunterze. Nie. Dobrze, przejdźmy do recenzji. Tak, to przypomnę, że recenzję i akurat w pierwszej z nich usłyszycie też Dona. Przypomnę, że recenzje to Bleed 2, Enter the Gungeon i Iconoclasts. W aktualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówię Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 24 września 2017. I będziemy teraz recenzować grę Bleed 2. O tyle specyficzna będzie ta recenzja, że z Donem recenzowaliśmy jedynkę i było to bardzo, bardzo dawno temu i nieprawda. Don, powiedz mi, pamiętasz może, który to był rok? Nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam, że chodziło o różowo-włosą bohaterkę, która naparzała się chyba też w spowolnionym czasie. Więc było ostro. Tak, było ostro zdecydowanie. I dobrze pamiętasz, podwójne pistolety, katanka, masa innych tego typu broni. To jest klasyk gatunku.
Ale klasyk gatunku widać było, czym się twórca inspirował, ale może zacznijmy od początku. Gra, patrzę tutaj na czacie Wikipedię, wyszła 12 grudnia 2012 i było to na usłudze, która się nazywała Xbox Live Indie Games. Ona nadal istnieje, ale już z tego, co wyczytałem, powoli się zamyka i chyba do końca 2017 ma zniknąć zupełnie. I jest to o tyle ciekawe, że Microsoft w ten sposób przyczynił się troszeczkę do rozwoju rynku indie, coś co dzisiaj widzimy, tak, że gry na Steamie wychodzą w tysiącach, to jeszcze dajmy na to z 10 lat temu to wszystko kiełkowało, tak? Unity zyskiwało, nie pamiętam dokładnie kiedy Unity się pojawiło, ale pamiętam, że też się przyczyniło właśnie do tego, że ludzie zaczęli tworzyć więcej gier w piwnicach, strychach, czy gdzie tam tylko mieli... I w garażach oczywiście. I w garażach, dokładnie, gdzie tylko mieli ku temu okazję. Microsoft wypuścił narzędzia, które się nazywały XNA i właśnie na nich powstał Bleed. No i z tego też, co widziałem opinie w sieci, to Bleed według niektórych był taką faktycznie perełką z tej usługi Indie Games. Do nas trafiło to na peceta dość szybko, z tego co tutaj widzę na Macach i na pecetach, na Windowsach, to był luty 2013, więc w sumie nie musieliśmy długo czekać. Właśnie w tę wersję żeśmy lata temu z Donem grali. I właściwie z takich rzeczy jeszcze, o których warto wspomnieć, grę stworzyła jedna osoba, Ian Campbell. Jest też odpowiedzialny za dwójkę, chociaż pomagało mu tam, z tego co widziałem, kilka osób odpowiedzialni byli za dźwięk, muzykę i tym podobne rzeczy. I taka jeszcze ciekawostka, na którą trafiłem. Jedynka trafiła również na PS4 i Xboxa One pod koniec sierpnia. Coś, czego nie widzę tutaj na wiki, więc niestety to pokazuje, jak gier indie zrobiło się trochę za dużo już w tej chwili. Zainteresowanie chyba takimi pojedynczymi, mniejszymi gierkami znacznie spada i już jak nawet strony na wiki nie są aktualizowane, to trochę słabo. Niemniej, przechodząc może do rzeczy. Wspomniałeś tutaj o tej takiej akcji inspirowanej właśnie strzelaninami czy jakimiś tam filmami kung fu, więc może jakie są cechy najważniejsze Bleeda? Akcję obserwujemy tak jak kierujemy bohaterką właściwie tak jak w platformówce 2D. Mamy do tego mechanikę, która przypomina trochę twin stick shootery, czyli że kierujemy lewą gałką albo krzyżakiem, a prawą gałką celujemy we wszystkie strony, tak? 360 stopni możemy wybrać sobie, w którym kierunku chcemy celować i strzelać. I jeszcze z takich rzeczy, które, no, troszeczkę bullet hella, czyli omijanie pocisków. I to, co bardzo fajnie z tym współgrało, to właśnie też coś, o czym wspomniałeś już, czyli to spowalnianie czasu. Można było to wykorzystywać w dowolnym momencie. Był taki paseczek, który pokazywał nam, ile jeszcze możemy tego użyć. On się w miarę szybko odnawiał. I powiedzmy, że skakaliśmy w stronę takiej całej chmary pocisków, mogliśmy to włączyć i wykorzystując jeszcze jedną mechanikę, czyli możliwość robienia dasha w powietrzu, że bohaterka tak bardzo szybko się przesuwała w konkretnym kierunku, można go robić do 3 razy i zmieniać ten kierunek za każdym razem, więc to wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy fruwali między tymi pociskami. Jest to mniej więcej tak efektowne, jak brzmi. I myślę, że to było to, co właściwie najbardziej zapadało w pamięć z jedynki, bo przyznam szczerze, miałem okazję do niej wrócić przed zagraniem w dwójkę. Dwójka wyszła właśnie, bo tego jeszcze nie powiedziałem, dwójka wyszła w tym roku, 8 lutego, więc już troszeczkę czasu minęło. I żeby sobie odświeżyć troszeczkę właśnie to, co się działo w jedynce, przeszedłem ją jeszcze raz. Nie zajęło mi to długo, bo jakąś godzinę. Obie te gry raczej są krótkie, właśnie tak średnio na godzinkę, plus minus. Zależy się od tego, czy gracie po raz pierwszy, czy masterujecie. I myślę, że to właśnie mechanika, dopracowana, doszlifowana mechanika, to było to, co zapadło najbardziej w pamięć, bo jednak jedynka się zestarzała. Jednak się zestarzała, widać po niej, że to jest taka gra robiona, co prawda z miłości, tak, do gier, do gatunku, ale miała sporo wad. Może odeślę was w takim razie do recenzji, chociaż nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć, w którym to było odcinku. Niemniej jedynka nie jest grą doskonałą. Skupmy się w tej chwili na dwójce. Don, czy masz jakieś pytania może ewentualnie, nim zacznę mówić o fabule? Albo może pamiętasz coś z tej naszej recenzji? Z naszej recenzji to już raczej niewiele. Natomiast pamiętam, jak wspominasz, że... może jedynkę, o właśnie. Jedynka. Pamiętam, że no,
jasna sprawa, była dosyć krótka, bardzo się rzucało w oczy i jakby to było fajne, no, zapadało w pamięć, o, w ten sposób, nie mogłem się znaleźć słowa, zapadało w pamięć to, że trochę tak jak w grze Soldat, mieliśmy bohaterkę, którą skontrolowaliśmy tam chyba wsadem i spacją, może jakimś skokiem, a kursorem wskazywaliśmy, gdzie ma strzelać, więc mogliśmy wykonywać różnego rodzaju ewolucje i jednocześnie naparzać do przeciwników nadlatujących ze wszystkich stron. Jedynka była dosyć dynamiczna, trochę uboga, jeśli chodzi o lokacje czy ich zróżnicowanie, bogactwo. Widzę, że w dwójce to się zmienia, że jest na przykład, no nie wiem, widzę jakąś akcję na autostradzie, po samochodach, jakoś widać więcej jakby dynamiki w tych lokacjach, więcej zróżnicowania. Ale co pamiętam, to też, że gra podchodziła tak trochę z pół żartem do fabuły i do motywacji bohaterów. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale pamiętam, że to była taka trochę jajcarska gra. Tak, no to dobrze, że o tym wspomniałeś. Trzeba w takim razie przypomnieć, o co chodziło w fabule. Bohaterką, tą różowo-włosą, o której mówiłeś, jest Vryn. Tak się nazywa, dziwacznie troszeczkę. I jest ona największą, w tej chwili w dwójce, jest największą bohaterką na świecie. To znaczy głównie dlatego, że w jedynce zabiła wszystkich dotychczasowych bohaterów, którzy należeli do tak zwanej loży bohaterów. To był cel jedynki, że ona stwierdziła, że za długo już ci bohaterowie leżą na laurach, czas się ich pozbyć, tak? I w końcu wziąć sprawę we własne ręce. Cała gra polegała na tym, że ona skreślała na tej swojej liście, tak widać było w takiej różowej kolorystyce, jak ona tam sobie sączy te lody z jakiegoś pucharka i odkreśla sobie kolejnych bossów na karteczce. I my sobie lecieliśmy na jakąś planszę, na której, powiedzmy, były różne plansze inspirowane czy to kontrą, czy Metal Slugiem, czyli właśnie to, co wspomniałeś, takie klimaty w rodzaju albo skakania po pociągu, albo właśnie była jakaś plansza wewnątrz smoka, który się ciągle tam obracał i różne rzeczy się skakały po tej planszy. Takie podobne pomysły wracają w dwójce, tylko że tym razem bohaterka musi sobie poradzić z atakiem na jej miasto. Czyli na początku widzimy, jak gra sobie spokojnie na konsoli, no bo wszyscy domorosli bohaterowie właściwie grają na konsolach, właśnie, czemu nie? Duke Nukem też grał, więc tu nie ma co się czepiać. Dokładnie. I w pewnym momencie bum i wyskakujemy, miasto jest atakowane, nad miastem wisi forteca, wszędzie jakieś roboty albo inne tego typu rzeczy, wkraczamy do akcji. I rozgrywka jest właściwie taka sama, jak ktoś pamięta jedynkę, to poczuje się jak w domu. Zmieniło się troszeczkę szczegółów, czyli na przykład poprzednio katana, którą można było odbijać pociski, z tego co pamiętam, była osobną bronią. W tej chwili jest to zrobione tak, że jeżeli strzelamy z tych swoich podwójnych pistoletów i pierwszy strzał jest machnięciem kataną. I ta katana jest o tyle właśnie przydatna, że ona potrafi odbijać pociski, które świecą się na fioletowo. Oprócz pocisków, różne elementy otoczenia czy bossów, powiedzmy, że boss strzela jakimiś wielkimi pociskami i powiedzmy niektóre z nich są właśnie na fioletowo zaznaczone, czy to jakieś elementy otoczenia, cokolwiek. Więc jest to taka dość przydatna część mechaniki, która też jest bardzo efektowna i fajnie zrealizowana. Myślę, że dobrze, że twórca zrobił taką zmianę. I chyba to, co najbardziej mi się spodobało, właśnie to, co sprawia, że troszeczkę bardziej zapada w pamięć to, co się w tej grze dzieje, to, że fabuła w końcu ma jakiś wyraźny progres. Czyli tak jak poprzednio byliśmy wrzucani w jakieś losowe sytuacje, każdy z tych levelów dla tych bossów był jakimś takim zupełnie wyrwanym z innej bajki i w innym kontekście wydawać by się mogło poziomem. Tak samo tutaj mamy wszystkie levele połączone w jedną wędrówkę do tej fortecy latającej nad miastem. Jeszcze, żeby troszeczkę wspomóc narrację, co misję, pojawia się jakaś taka właściwie przebitka z wiadomości, gdzie mówią, że o, nasza bohaterka idzie ratować miasto. Trochę niepotrzebnie, trochę za długo to trwa, ale no, niech będzie, że pozwala to złapać oddech między misjami. Właściwie, jeżeli chodzi o same levele, jeszcze można wspomnieć, że wracają te pomysły właśnie, czyli tak jak tutaj mówiłeś, jakaś tam akcja na autostradzie, wszystko co w zwiastunie widać, to właśnie bardzo dobrze odzwierciedla, z czym mamy do czynienia, czy skakanie po rakietach, które pewnie fani kontry bardzo dobrze kojarzą. Widać, czym się twórca inspirował. I
to, co mi się też bardzo podobało, to to, że można do tej gry podejść tak bardzo luźno. Czyli włączamy sobie story mode, włączamy poziom trudności na normal i wszystko jest takie lekkie i przyjemne. Znaczy, może przynajmniej tak się wydawało z perspektywy osoby, która już zjadła zęby na takich grach, ale chodzi mi o to, że mamy nieskończenie wiele żyć, postać ma HP, więc możemy oberwać kilka razy. Są częste checkpointy, więc jeżeli zginiemy u bossa, to po prostu jesteśmy cofani kawałeczek do tyłu. I właściwie jest to taka bardzo przyjemna godzinka, którą sobie spędzamy właśnie pykając w grę, żeby poznać sobie historię, która, umówmy się, fabuła nie jest to najważniejsza, ale myślę, że to raczej było jasne od początku. I jeżeli... dajmy na to, hardkorowi gracze chcieliby wycisnąć z tej gry coś więcej, no to bez problemu to zrobią, bo są tu wyższe poziomy trudności, jest tu zdobywanie lepszych ocen za levele, w te oceny wliczają się, z tego co pamiętam, obrażenia, czas, jaki spędziliśmy w levelu i styl, w jakim graliśmy. Do tego jest jeszcze tryb arcade, w którym mamy tylko jedno życie i jeżeli przejdziemy grę, to jesteśmy dodawani do leaderboardsów. Czy nie pamiętam dokładnie, czy do osobnych leveli też były, no ale nie jest to aż tak istotne. Z ciekawości sprawdziłem na najwyższym poziomie trudności, ile osób jest na leaderboardsach i chyba tylko 3 albo no, na palcach jednej ręki można policzyć. Tak więc jeżeli chcielibyście się tam wbić, to już możecie budować motywację, tak? Do tego są jakieś dodatkowe postacie do odblokowania, mutatory, które zmieniają rozgrywkę i przy okazji wyłączają trofea i tak dalej i tym podobne. Czy właściwie achievementy. Tak samo jak w jedynce powraca też koop. Jest to koop lokalny, czyli nie możemy grać przez neta. I tu niestety muszę przyznać, miałem problem z tym, żeby go w ogóle odpalić. To znaczy, może inaczej, w jedynce... jak grałem w koop z bratem tuż przed zagraniem w dwójkę, to jeden z nas grał na myszce i klawiaturze, a drugi grał na padzie od PS4, który jest podłączony przez... zaraz powiem, jak ta aplikacja się nazywa. To jest Input Mapper. I nie było problemu, jeżeli włączyło się opcję w grze, która się nazywa bodajże, żeby pad był rozpoznawany jako drugi gracz. Tymczasem w dwójce tej opcji nie ma, więc jak się podłącza pada, on automatycznie zastępuje klawiaturę i myszkę. Więc żeby grać w dwie osoby, musielibyśmy mieć drugi kabel do pada, podłączyć dwa pady jednocześnie, no a akurat ten brak troszeczkę to utrudnił. Czyli tak więc... mówiąc krótko, bez dwóch padów ani rusz. Dokładnie, dokładnie. No a ostatecznie więc nie sprawdziłem koopa. W dwójce, w jedynce był on bardzo chaotyczny, ciężko było się zorientować, co się dzieje przy takiej liczbie wszystkiego na ekranie. Jak ktoś uruchomił bullet time, to obie postacie automatycznie włączały bullet time, więc domyślam się, że tutaj wszystko działa bardzo podobnie. Niemniej wspominam o tym, jeżeli ktoś byłby zainteresowany właśnie pograniem z kimś na kanapie, tak? Jeżeli chodzi o oprawę, to mamy tutaj do czynienia nadal z tym wiekowym Xena. Microsoft już nie wspiera tej technologii. Muzyka i dźwięki są dużo przyjemniejsze w odbiorze i myślę, że to jest coś, czego może nie widać na pierwszy rzut oka, no bo gra wyszła parę lat temu, ale jeżeli faktycznie się zagra jedną po drugiej, to dwójka jest o wiele przyjemniejsza. Wygląda ładniej, ma jakieś ładniejsze tła, powiedzmy. Dźwięki nie męczą. W jedynce bardzo potrafiły męczyć po dłuższym czasie właśnie takie jednostajne plumkanie tych naszych pistoletów czy właśnie innych rzeczy. Tutaj jest dużo, dużo lepiej i przyjemniej. No i niestety jedyna rzecz, którą zauważyłem, która mi zaczęła przeszkadzać, przynajmniej na początku, bo później przestałem zwracać na nią uwagę albo zniknęła, nie jestem pewien, to to, że od czasu do czasu pojawiał się screen tearing. Czyli taki widać było, jakby dwie klatki próbowały się wbić na ekran jednocześnie i takie szarpnięcie było na ekranie. I właśnie nie jestem pewien, czy to zniknęło, czy nie. Włączenie V-Synku w odświeżania pionowego w opcjach niestety nie pomogło, więc... No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, biorąc pod uwagę, że przestałem zwracać na to uwagę, to może nie jest to aż taka duża wada. I właściwie z oprawy jeszcze jedna rzecz, o której powinienem wspomnieć, to to, że soundtrack też jest bardzo, bardzo fajny, dużo ciekawszy i zajęła się nim osoba, już patrzę, kompozytor nazywa się Yukio Kallio. Mam nadzieję, że nie przekręciłem imienia i nazwiska zbyt mocno. Znany też jako Kyuabi. I oprócz takiego oldschoolowego plumkania mamy tutaj gitarę elektryczną, perkusję, więc jest dużo, dużo ciekawiej.
I wydaje mi się, że jeżeli nie masz, Don, żadnych pytań... Raczej nie. To czas przejść do podsumowania. Gra nie jest długa, tak jak wspomniałem, można ją przejść w około godzinę, więc przygotowanie do tej recenzji trwało dłużej niż przejście tej gry. Nie wracałem już do niej, ale myślę, że spokojnie można wycisnąć z niej więcej, jeżeli chciałoby się faktycznie ją pomasterować. Jest to gra bardzo przyjemna, taka, do której myślę, że przyjemnie się wraca, jeżeli faktycznie się polubi ten typ gameplayu. Przy czym taki drobny apel, wiem, że na Steamie można refundować gry, jeżeli nie gra się w nie dłużej niż 2 godziny i nie posiada się ich dłużej niż 2 tygodnie, ale jeżeli spodoba wam się Bleed 2, to jednak nie uprawiajmy cebuli, tak? Taka drobna, drobny, malutki apel ode mnie. Z kolei gra, z tego co widzę, kosztuje 10 euro, to jest około 43 zł. Jedynka w tej chwili kosztuje o połowę mniej, ale chyba na Xbox One i PS4 ma pełną cenę, czyli właśnie to 10 euro czy dolarów. I właściwie pomijając już kwestię ceny, tylko patrząc na same gry, myślę, że jest to świetny tytuł dla fanów gier akcji 2D, zwłaszcza dwójka. Jedynka, no niestety, troszeczkę się już zestarzała, jedna z takich wczesnych gier indie, teraz poziom gier indie też już postrzegany jest trochę inaczej, inne czasy. Nie jest to nic wybitnego, ale przyjemnie się do tej gry wraca i myślę, że jest to dobry wybór, jeżeli nie macie czasu na długie gry. W aktualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w sobotę 3 lutego 2018 i wejdziemy teraz w Gungeon. Czy powiedz Easy, jak to po polsku zostało przetłumaczone? Enter the Gungeon. To znaczy wejdziemy do Lochu Giver. Lochu Giver. No właśnie, tak. Będziesz recenzował teraz Loch Giver. To może w takim razie powiedz przede wszystkim, co to takiego i dlaczego tak dziwnie się nazywa? To zaczniemy jak zawsze od notki wikipedycznej. Nie? To tak, Enter the Gungeon to jest gra wyprodukowana przez Dodge Roll, co jest bardzo ważne, później będzie bardzo ważne, oraz wydane przez Devolver Digital na Nintendo Switcha. Wyszło 18 grudnia 2017 roku i właśnie w tą wersję ogrywam w sumie dalej. Oprócz tego na PZT i PS4 wyszło 5 kwietnia 2016 i na Xbox One też gdzieś tam kiedyś wyszło. Czyli jest to kolejna gra indie, która po jakimś czasie po prostu trafiła teraz na Switcha. Tak, ogólnie teraz jest tyle dobrych indyków na Switcha, ale to jest w ogóle dyskusja na zupełnie inny odcinek, a gatunek, to znaczy staram się tutaj jak najlepiej oddać gatunek właśnie tej gry i ja bym powiedział, że to jest Bullet Hell Roguelite Twin Stick Shooter. O tak, Bullet Hell Roguelite Twin Stick Shooter. No właśnie tak patrzyłem na zwiastun i to wyglądało tak, że od góry widzimy postacie chodzące, widzimy od góry pokoiki, widzimy właśnie jakieś korytarze tego gungeonu, czy tych lochów. Te postacie się poruszamy nimi, tak jak wspomniałeś, dwoma gałkami, czyli domyślam się, że lewą chodzimy, prawą celujemy w jakimś kierunku i jest masa pocisków na ekranie, masa przeciwników dziwacznych. Tak, dokładnie tak. Oprócz tego jest głupkowata fabuła. Ogólnie tutaj, żeby nie było, ja nie wymyślałem tych nazw, one są oficjalnie, chyba na Steamie jest to oficjalnie używane słownictwo. Więc, drodzy słuchacze, uważajcie. Jesteście prawdziwymi giverownikami i wybieracie się na odległą planetę do Lochu Giver. Dlatego, bo wiecie, że jest w niej, oprócz tego, że jest masa
masa najróżniejszych giwer, jest jedna giwera, która potrafi zabić nawet przeszłość. Dlatego wchodzicie tam, kopiecie, nie wiem co pociski mają, ale kopiecie kult broni umarłych, aby zabić swoją przeszłość. To jest wasze zadanie. Więc jak się domyślacie? Pociski mają łuski. Mają łuski, tak, ale chodzi mi bardziej, wiesz, o ten element, gdzie iglica uderza i ten. O rany, ale no, tak, zarzuciłeś trudnym tematem. Chciałem powiedzieć, że kopiecie zadki, nie? Tylko że naboje nie mają zadków. To powiedzmy, kopanie łusek też jest dobrze, okay. To kopiecie łuski. No, ale jak się domyślacie, jest tutaj masa głupiego humoru i takich żarcików językowych. I wow, nie, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Trochę sucho miejscami, ale pomysły są przegenialne. Ale Tak właśnie widziałem na tym zwiastunie, że to są naprawdę takie chodzące wielkie pociski, które strzelają pociskami? Tak, właśnie strzelają takimi kulkami, nie? Ale właśnie mamy chodzące pociski, mamy jakieś czołgi, mamy właśnie kult broni umarłych, to są jacyś kapłani, strzelające książki, mamy po prostu wszystko. I całość jest stylizowana właśnie, wszystko ma związek z giwerami. Na przykład jak wchodzimy do windy, która zjeżdża na kolejne poziomy losowo generowanych lochów, to wchodzimy tak naprawdę do gigantycznego bębenka rewolweru. Więc... Okej. Okay. Tak, więc po prostu wszystko jest stylizowane na pociski. I tak jak mówię, roguelite, nie? No to mamy losowo generowane lochy. I do tego wybieramy jednego z kilku giwerowników. W grze mamy dostępne cztery postacie, które są tak jakby z miejsca możemy wsiąść, do tego dwie do odblokowania i jedna postać jest dostępna tylko w trybie kooperacyjnym, w który swoją drogą nie grałem. Muszę kiedyś spróbować, chociaż boję się, że przy ilości wszystkiego na ekranie będzie bardzo ciężko. A tak przy okazji, czy miałeś na myśli spłonkę? Możliwe. No tak sobie tutaj przeglądam ten temat. Okej, ale nie zmieniając może za bardzo, nie odchodząc zbytnio od tematu. Wspomniałeś o fabule, wspomniałeś mniej więcej o tej całej fajnej stylistyce, czy może coś tak. Jeszcze chciałeś? To znaczy jeszcze to, że każdy giwerownik zaczyna z trochę innym ekwipunkiem. Nie, w sensie inny pistolet startowy plus do tego inny przedmiot plus na przykład niektórzy mają jeden tak jakby armora, punkt zbroi więcej. Armor działa dosłownie tak jak hapsy, tylko po prostu się zużywa, nie? A hapsy można jeszcze wyleczyć w paru miejscach. Więc tak, mamy losowo generowane pomieszczenia w lochach. Każde piętro ma tak jakby swój motyw przewodni i wewnątrz tego sobie tam wszystko jest losowane, łącznie z bossami. I bossowie są świetni. Nie, po prostu uwielbiam dlatego, bo każdy jest tak jakby nawiązaniem do czegoś innego. Pierwszy boss, na którego natrafiłem. Nie wiem, czy kojarzycie taką scenę z MGS-a, gdzie walczy się z Vulcan Ravenem, nie? To był taki potężny, przykoksany Eskimos, który miał Gatlinga przy sobie praktycznie i strzelał do nas. To tutaj... This is Raven's territory. Dokładnie tak. To tutaj mamy Mewę z Gatlingiem, która nazywa się Gatling Gull. I to też jest taka przykoksana Mewa z mułami takimi na metr, nie? Więc... I jest Beholster, choćby, nie? W sensie... Wcale nie Beholder. To znaczy jest Beholderem, ale ma jeszcze holster na pistolet, więc jest Beholster. I okay. Och, tyle warcików, nie? I to... Tyle trzeba mieć do popicia. Tak, nie? Ale to jest świetne, nie? Dlatego, bo całość jest utrzymana w takiej stylistyce, takiej... Po prostu widać, że twórcy się bardzo dobrze bawili, bo oprócz bossów takich, którzy... Oczywiście każdy ma trochę inną mechanikę i trochę inaczej działa, nie? To oprócz tego mamy jeszcze masę broni i itemków, które też nam zmieniają mechanikę. Bo podstawowy pistolet jest taki, przeważnie to jest ośmiostrzałowy, który nie zadaje zbyt dużo obrażeń. Nie? I tak jak mówiłeś, że lewą gałką chodzimy, prawą gałką celujemy, RB, w sensie prawym przyciskiem strzelamy, lewym przyciskiem robimy dodge roll.
Dodge Roll to tutaj w tej grze jest najważniejsza rzecz, dlatego bo... Bo to studio, które zrobiło grę, nazywa się Dodge Roll. Dokładnie. I oparli całą mechanikę praktycznie na tym. W sensie tych pocisków jest naprawdę masa. Jest bardzo dużo. Nazwa zobowiązuje. Dokładnie, jest Bullet Hell. Nie, więc teraz Dodge Roll jest mega ważny i on jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony. W sensie on jest bardzo szybki na starcie, pokonuje całkiem spory dystans, ale do tego jeszcze chwilę, jak postać już wyląduje i robi przewrót, to wtedy można ją trafić, więc musimy dobrze wycelować wszystkie dodge role. A nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, tym bardziej, że musimy zarządzać w międzyczasie giverami, które mamy przy sobie. Giver możemy mieć chyba nieskończoną ilość, dropimy je otwierając skrzynki i każda z nich wprowadza coś nowego, coś interesującego i działa zupełnie inaczej. Mam tutaj parę przykładów. Jednym z moich ulubionych jest Radgun, czyli taki świetny pistolet, nie? Taki cool, nie? Który jest pistoletem na deskorolce z czapką z wiatraczkiem. Bo czemu nie? Bo jest rad, nie? Jest klawy. O tak, tego słowa szukałem. Jest klawy pistolet. Klawa Givera, nie? I on wprowadza nam Active Reload. W sensie coś takiego, co znamy z Gears of War, prawda? Że jeżeli trafimy, jak przeładowujemy i trafimy w odpowiednim momencie znowu przycisk, to wtedy mamy mocniejsze kolejne strzały. Nie? Mamy Parcel Gun. To jest skrzynka pocztowa, która strzela listami, ale ostatni pocisk w magazynku to jest paczka, która eksploduje. Albo mamy Shotgun Shell. To biegamy z gigantyczną łuską z shotguna, która strzela shotgunami, które jak trafią w coś, to strzelają zwykłymi pociskami. Żałuję, że nie widzisz teraz mojej twarzy. Jest na niej taka głęboka zaduma. Osobiście żałuję, że ani ty, ani nasi słuchacze teraz nie widzą tego, jak to wygląda, jaki po prostu mam zaciew na twarzy. A skoro już z tym radem wytłumaczyłeś, to może powiem też, że z tym beholsterem, jakby ktoś nie wiedział, holster to jest kabura po angielsku. No właśnie, tego słowa też szukałem. Mm-hmm. Nie, więc... Czyli rozumiem, że jest tu ogólnie masa nawiązań do wszystkiego, co związanego z bronią, z nabojami. Tak. To jest konsystent, Jezu, teraz właśnie na angielski przeskoczyłem. I to jest, jak rozumiem, konsekwentne, tak, przez takie cały... spójne. Spójne, prawda? Tak. Okej, okay, fajnie, fajnie. Więc właśnie tutaj i bronie, mamy jeszcze do tego itemki, które mamy jakieś pasywne bonusy albo aktywne umiejętności, typu, nie wiem, zrzut dodatkowej amunicji i tak dalej, nie? Więc mechanik mamy całkiem dużo i one są zależne od itemów, które nam dropią losowo. I oczywiście mamy też trochę progresji, jak pokonujemy bossów, dostajemy za nich trochę pieniędzy, za pieniądze możemy kupować u NPC-ów tak jakby odblokowanie kolejnych broni, i które będą się po prostu pojawiać też losowo w trakcie tego, jak będziemy biegać po lochu Giver. Okej, czyli żeby troszeczkę podsumować, to, co zostaje ci w tym roguelike'u czy roguelite'cie, tak? To są rzeczy, które będą ci się spawnować. Tak jest. Dobrze rozumiem? Mhm. Czyli podobnie jak było w Dead Cells. Tak, właśnie o tym samym pomyślałem. Niedawno zacząłem grać, więc to tak sobie skojarzyłem swoją właśnie. Swoją drogą, okay, Dead Cells będzie na Switcha. Muszę kiedyś skończyć. A powiedz mi w takim razie, nie wiem, czy o tym mówiłeś, może nie wyłapałem, czy zaczynamy za każdym razem od początku tego dungeonu, czy możemy wybierać właśnie konkretny ten level, czy ten świat, o którym wspomniałeś? W pewnym momencie spotykamy NPC-a, który nam pozwoli właśnie zrobić windę do już odpowiednich poziomów. Tylko wtedy mamy ciężej, dlatego, bo trafiamy tam bez ekwipunku. Rzeczy znalezionych po drodze, tak? Tak, dokładnie, więc okay. To oczywiście trzeba umieć, nie? W sensie trzeba naprawdę ogarniać, żeby korzystać z tej windy, bo to nie jest prosta gra. Bullet Hell nigdy nie były proste. A jeszcze... Bo pytam właśnie o te wszystkie rzeczy, bo domyślam się, że dla wielu osób, które może niekoniecznie lubią ten gatunek, jest to ważne, jak dużo się zachowuje po tym, jak tę grę wyłączamy, tak? Bo często się straszę, że właśnie gry oparte na grze Rogue to tego typu, że wyłączasz, włączasz i właściwie zaczynasz od nowa, tylko to wyzwanie zawsze jest losowe, tylko że to się tak zaczęło w tej chwili raczej przyjmować jako standard, że jednak coś musi być zachowane, żeby ten progres było czuć.
No właśnie tutaj ten progres jest taki... To nie jest tak jak choćby w Darkest Dungeon, gdzie rzeczywiście czujemy ten progres taki, że dzięki niemu mamy prościej. Prawda? Tutaj po prostu odblokowujemy kolejne bronie i rzeczywiście to są mocniejsze, mocniejsze niż te, które na samym początku dorabiam. Ale dalej, zaczynamy od samego początku i musimy się uporać ze wszystkimi przeciwnikami. Czyli te windy, jak rozumiem, one znacznie skracają czas potrzebny na dostanie się tam, gdzie już byliśmy. Tak, tak. Okej, okay, dobra. I jeszcze co do NPC-ów. To NPC-ów jest całkiem sporo i oni dają różne rzeczy. W sensie musimy najpierw ich spotkać, przeważnie są wtedy uwięzieni w celach. Potrzebujemy mieć odpowiedni klucz, który dropimy na tym samym poziomie. I jak otworzymy, to wtedy później możemy ich znowu spotkać losowo w dungeonie. I czasami to jest dodatkowa broń, czasami to jest dodatkowy item. Ogólnie takie różne też rzeczy, które nam ułatwiają rozgrywkę. A, jeszcze jest jedna bardzo fajna mechanika, o której zapomniałem. Oprócz dodge rolla możemy podnosić stoły. W sensie, czasami spotkamy stoły na naszej drodze, możemy podejść do odpowiedniej krawędzi. Dlaczego tylko stoły? No dlatego, bo jak są strzelaniny, to za czym się chowasz? Za stołami. No, akurat taki design choice, nie wiem dlaczego tylko stoły. Bo wszyscy wiedzą, że stoły są odporne na pociski. Właśnie nie do końca. Nie do końca, dlatego, bo można je zniszczyć. Nie? Ale to jest fajne, że właśnie możemy podejść do stołu i tak jakby obrócić go z tej strony, z której chcemy. Nie? A czyli taka ruchoma barykada. Tak. No i właśnie to jest ważne, że one nie są kwadratowe, tylko przeważnie prostokątne, więc musimy sobie wybrać na przykład, o dobra, tutaj do nas strzelają, tylko na przykład teraz czy pójść i obrócić z tej strony, gdzie będę miał mniej miejsca do chowania się, czy jakoś spróbować wymanewrować między wrogami i ustawić się tak, żeby mieć dużo więcej. Nie, więc to jest taki fajny kolejny element, który daje nam trochę takiej, trochę taktyki, powiedzmy. Tak. Trochę taktyki. Okej. Okay. Dobra, to chyba w sumie tyle. Domyślam się, że jak się mówi o taktyce w grze tego typu, to jest to bardziej po prostu taka... coś, do czego się przyzwyczajasz, taka pamięć mięśniowa, tak, może, że tak. Widzisz pewną sytuację i po prostu działasz, nie myślisz za dużo nad tym. No w sumie, co do pamięci mięśniowej, to rzeczywiście tutaj Enter the Gungeon, jeżeli chodzi o samą progresję, to myślę, że można by było całkiem sporo porównać... Dobra, nie lubię tego porównania, ale... Jeżeli chodzi o samą taką filozofię gameplayu, to chyba trochę do Dark Soulsów. W sensie, dobra, mamy może tam trochę lepsze uzbrojenie, ale tak naprawdę to, gdzie odczuwamy największą progresję, największy postęp, to są nasze umiejętności. I to jest rzeczywiście coś, na czym się opiera przechodzenie tej gry. Czyli umiejętność po prostu radzenia sobie w każdej sytuacji. Tak, do tego jeszcze znać... Improwizacja, plus do tego jeszcze wiedzieć, jakie ataki mają przeciwnicy, jakie są ich słabości. W sensie, nie wiem, mamy łuski, naboje do shotguna, które strzelają shotgunami z shotguna, w sensie. Nie, no to wtedy wiemy, że a, okej, dobra, ten jest takiego koloru, to wtedy on nie ma aż takiego dużego... nie zajmuje aż tak dużo powierzchni, te wszystkie pociski przez niego wystrzelone, to wiem, że mogę się schować między nimi i ładować do niego, stojąc na wprost. Nie, coś w ten deseń. No dobrze, to powiedz mi, czy jeszcze coś chcesz na tematy właśnie takie czysto gameplayowe powiedzieć, czy przechodzimy raczej do oprawy? Myślę, że teraz audio i wideo. I to tak, jeżeli chodzi o wideo, to jest pixel art, ale to jest naprawdę taki... bardzo dobry pixel art. Nie, w sensie wszystko widać, wszystko co jest na ekranie jest dosyć czytelne. Dobra, może czasami, jeżeli jest bardzo dużo pocisków, to jest ciężko się połapać, ale myślę, że to jest bardziej problem na poziomie takim, że no, na co dzień nie gramy w takie gry, które wymagają od nas skupienia uwagi dosłownie na najbliższym otoczeniu, tylko najbliższym otoczeniu bohatera, żeby manewrować między tymi pociskami. Nie? Ale sama grafika jest utrzymana w takiej stylistyce, że wszystko jest czytelne, wszystko jest ładne i jest prześwietnie animowane. To trzeba im przyznać. Ale to, gdzie po prostu Enter the Gungeon mnie zupełnie kupił, to muzyka. Szczerze mówiąc,
akurat słuchałem sobie jakoś tam na Spotify, Discover Weekly, nie, polecają nowe kawałki i tak słucham kawałka i wow, nie, ale jest super, chyba coś, chyba skądś kojarzę, nie, coś mi to mówi. Tak słucham jeden raz, drugi raz, trzeci raz tego kawałka i później nie, no, muszę zobaczyć co to jest. Patrzę na komórkę, Enter the Gungeon i kupione, to chyba była taka gra. I już oczywiście, kupiłem. Tak, znam ten feel, bro. No, właśnie Enter the Gungeon ma taki sam motyw przewodni i ten tak jakby title screen theme jest elektronika plus do tego rapsy i do tego tam właśnie lekki kobiecy wokal. Jest prześwietny, nawet dalej go gdzieś tam słucham. A oprócz tego w oście dominuje muzyka elektroniczna, która też ma po prostu ma nam pompować adrenalinę i ma pasować do tego, co się dzieje na ekranie. W sensie jest wszystkiego dużo, mamy bardzo dużo eksplozji, dużo dźwięków właśnie strzałów, ale ta elektronika dalej się przebija i dalej po prostu fajnie współgra z całością. Mhm. To jeszcze takie jedno pytanie, które mi się nasunęło, czyli czy jest jakieś wyraźne zakończenie, jakieś dno tego Gungeonu? Jak tak, długo, właśnie, tak jak długo mniej więcej zajmuje dotarcie do niego? Ile czasu zajmuje jedna sesja z grą? Tego typu rzeczy. To tak. Jest zakończenie, oczywiście. Bo w sumie, tak jak mówię na samym początku, nie? Wyruszamy po to, żeby zdobyć giwerę, która pozwoli nam zabić naszą przeszłość. A, no tak, faktycznie. I rzeczywiście ona jest na samym końcu. I ciężko powiedzieć tak naprawdę, ile zajmie takie jedno posiedzenie, dlatego, bo dobra, zaczynamy za każdym razem od początku i wtedy pytanie, czy idziemy bardziej w to, żeby tam zbierać jakieś znajdźki, jakieś pieniądze i tak dalej, żeby móc ogarnąć lepszy ekwipunek, czy po prostu biegniemy przed siebie i staramy się jak najszybciej. Osobiście to tak w trakcie godziny, no to potrafiłem zmieścić parę ładnych sesji, jeżeli mi szło w miarę nieźle. No oczywiście nie dochodziłem do samego końca, nie? Ale takie, żeby przejść całość na samo dno, to nie wiem, z godzinkę? No powiedzmy, że coś było ale tego. Czy tak za pierwszym razem, czy to już było za... O nie, za pierwszym razem to... Panie, żeby skończyć no to właśnie za pierwszym razem, no to bardzo ciężko. Więc no to jest bardziej gra taka, żeby rzeczywiście mam wbite w niej paręnaście godzin i rzeczywiście większość razy no to gdzieś tam ginąłem po drodze. Czyli to przechodzenie i ponownie jest jak najbardziej... Gra zachęca do tego, tak? Tak, żeby ją... tak. Okay. Nie? To jest fajna gierka, żeby właśnie gdzieś w podróży, gdzieś coś, odstresować się, postrzelać. Jest świetna. I tym bardziej kupowanie jej teraz jest lepszym pomysłem niż kupowanie jej na premierę, tak jak ja to zrobiłem. Dlatego, bo na samym początku był problem z framerate'em. W sensie rzeczywiście i na handheld modzie, i na tym docked modzie na Switchu, jak się walczyło z niektórymi bossami, którzy strzelali bardzo dużo pocisków, to klatkowało strasznie. I rzeczywiście to wpływało na sam... nie tylko na sam feel z gry, ale też gra się potrafiła być miejscami bardzo niesprawiedliwa, dlatego bo przychaczyło w takim momencie, że nie zdążyłeś zrobić doczorowa, a miejscami na przykład nie haczyło strasznie, ale gra strasznie spowalniała. I wtedy się zaczynało robić bardzo prosto. Mhm. Ale teraz już to naprawiają, już tych patchy chyba wyszły 4 czy 5 i cały czas właśnie nawet na oficjalnym reddicie Enter the Gungeon devowie cały czas piszą, że o, teraz pracujemy nad tym i nad tym. Więc jest postęp i teraz warto kupować. Dlatego już tak powoli przejdę do podsumowania, chyba że masz jakieś pytania dodatkowe? Nie, tak tylko zauważyłem, że wspominałeś, premiera była w połowie grudnia, czyli dość szybko sobie radzą z łataniem, tak? Tak. Widzą po prostu, że jest problem i rzucają w problem deweloperami, żeby jak najszybciej to załatać. Okej, okay. No to w takim razie proszę bardzo, podsumowuj. Także podsumowując, jeżeli lubicie wyzwania, lubicie roguelite'y, które stawiają przede wszystkim nie na taką progresję, że tak powiem, itemkową, gdzie mamy coraz lepsze staty i coraz łatwiej po prostu nam jest, tylko jeżeli lubicie takie gry, które stawiają na progresję, na postęp w waszych umiejętnościach,
to łapcie, dlatego, bo to jest gra, która świetnie wygląda, ze świetną muzyką, mechanika jest bardzo płynna, jest taka w sam raz, że tak powiem. Żeby właśnie wskoczyć sobie na parę zejść do lochów i postarać się zabić swoją własną przeszłość. Ale wyobrażam sobie, że to na pewno nie jest gra dla wszystkich, bo samemu nie trawię wszystkich, nie trawię roguelite'ów takich bardzo ciężkich, więc nie mogę z czystym sumieniem polecić wszystkim, ale jeżeli lubicie takie klimaty i bardzo słabe żarty, to nie zastanawiajcie się, tylko kupujcie. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Easy Kołodziej. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek, 5 lutego 2018. I będziemy teraz recenzować grę Iconoclasts. Wow, trochę trudno to wymówić. Może mówmy po prostu Iconoclaści. Tak będzie pewnie prościej. I może zacznijmy od odrobiny informacji encyklopedycznych. Gra wyszła bardzo niedawno, bo 23 stycznia tego roku. Na PC, również na Mac i Linuxy, na PlayStation 4 i na PlayStation Vita. Ja ogrywałem wersję PC-tową, kupioną na GOG-u. I to, co jest chyba najciekawsze, jeżeli chodzi o powstawanie tej gry, to, że stworzyła ją, uwaga, uwaga, jedna osoba. Konkretnie Joachim Sandberg, znany też jako Konjak. I tworzył tę grę przez... 8 lat. Zaczął to robić w 2010. Chyba przez ten czas zmienił się tytuł. Można to z tej informacji sprawdzić na Wiki, jak ktoś jest ciekaw. A w ogóle on robił wszystko. W sensie rozumiem, że pewnie design, programowanie i tak dalej, ale na przykład czy też muzykę, grafikę? Mam wrażenie, że tak, bo nie znalazłem informacji, żeby ktoś mu w tym pomagał. W napisach końcowych jest sporo osób wymienionych jako testerzy, jest firma, która pomagała mu portować te gry na inne platformy, ale nie widziałem, żeby było coś na temat właśnie muzyki albo grafiki. A, właśnie, wiesz co, pytam dlatego, bo w sumie teraz też w zanadrzu jeszcze mamy nagranie gry Gorogoa, która w sumie też była robiona przez jednego człowieka przez 7 lat, ale on akurat offsourcował muzykę do kompozytorów. Mhm. Bo widzę, że soundtrack jest na przykład dostępny w serwisie Bandcamp, tak? Tylko właśnie tak spojrzałem niepewnie, kto zamieścił ten soundtrack, ale widzę, że też Joachim Sandberg, więc tak, domyślam się, że jest odpowiedzialny za wszystko, więc wow, brawa dla Joachima. A czym właściwie jest Iconoclast, czy Iconoclaści? Jest to Metroidvania z silnym naciskiem na fabułę i myślę, że trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić. Jeszcze co to dokładnie znaczy, będę o tym mówił. Na Wiki jest określona jako action platformer. No i jak sobie obejrzycie zwiastun, to zobaczycie, że jest tam dużo strzelania z blastera, są walki z bossami, zagadki, eksploracja, dużo się dzieje. I właściwie pierwsze, co się rzuca od razu w oczy, to jak ten cały graficzny przepych. Pixel artowy. Gra wygląda bardzo ślicznie, jest zrobiona takim starannym, dokładnym pixel artem. Nie jest to taki tani pixel art, który jest dość popularny ostatnio właśnie w grach tworzonych przez bardzo małe teamy albo przez jedną osobę. Tutaj faktycznie to aż zadziwia, że to jedna osoba dziergała to przez tyle lat. O czym nie wiedziałem grając w tę grę. Byłem święcie przekonany, że więcej osób nad tym pracowało. Wszystko jest kolorowe, żywo animowane, poruszanie się samo w tej grze jest bardzo przyjemnie, czy właśnie obserwowanie tego świata, patrzenie jak ta postać podskakuje, tak? Mamy przy okazji takie dość fajne efekty dźwiękowe. To jest takie bardzo przyjemne w odbiorze, mówiąc krótko.
A jeżeli szczerze chodzi mówiąc, ja właśnie też widziałem tę grę tylko na trailerach i na jakichś screenach i właśnie też dlatego mnie zainteresowała, bo wygląda pięknie, chociaż bardzo mi się kojarzy akurat z tym, bardzo mi się kojarzy ze stylką Mega Manów. Może nie wiem, czy to jest kwestia tych platform, czy jakiejś takiej bardzo, bardzo kontrastującej kolorystyki, ale nie wiem, jestem po prostu kupiony i zauroczony tą grą. Mm-hmm. Akurat Mega Man, ciężko mi powiedzieć, może Mega Man X troszeczkę, bliżej chyba tej grze do pierwszego Raymana, ale też nie jest to dobre porównanie. Więc no właśnie, jeżeli... Rayman jest taki okrągły, nie? Taki... Tak, to wszystko w tej grze jest... Taki plastelinowy, nie? A tutaj widać, że jest tak dosyć kanciasto i rzeczywiście Mega Man X te w ogóle wszystkie z Zero, tak się nazywał? No, X i Zero to były dwie różne podserie, ale wydaje mi się, że w Mega Manach było dużo bardziej, jak to określiłeś, kanciasto, tak? Tutaj jednak jest bardzo dużo takich organicznych rzeczy, są rośliny, są miejsca właśnie bardziej biologiczne do zwiedzania, ale okej, do tego jeszcze przejdziemy. Może najpierw powiedzmy troszeczkę na temat fabuły. Bohaterką gry jest Robin, jest to blond włosa, uśmiechnięta mieszkanka domku numer 4 w osadzie 17, tak sobie zapisałem. Jest to mechanik zamiłowania. I być może zadajecie sobie pytanie, dlaczego właściwie tytuł brzmi ikonoklaści, czy jak to można przetłumaczyć, obrazoburcy, tak? Czyli właściwie są to osoby niszczące symbole czci religijnej, tak mówiąc bardzo ogólnikowo. Mianowicie gra porusza dość ciekawe tematy. Mamy tutaj świat, w którym istnieje wiara w trójkąt. Nie wiem, czy można to określić mianem trójcy, raczej wszyscy mówią tri, czyli właśnie wiara w trójkąt. Jest tutaj organizacja, która nazywa się One Concern. Nie byłem pewien, czy to tłumaczyć sobie samemu, czy nie, ale stwierdziłem, że w sumie jakby to na polski przełożyć, to jest tutaj taka fajna gra słów. To jest to albo jedna troska, albo jeden koncern. Bo to słowo można tłumaczyć właśnie na dwa sposoby. Koncern w sensie firma, tak? Co poniekąd pasuje, bo jest to organizacja, która ma raczej takie trochę zapędy religijne, można by wręcz powiedzieć. Wygląda to trochę jak taki kult matki, która patrzy na świat z City One, ale jest to też właśnie organizacja, która zarządza zasobami pewnej substancji, która jest tutaj określana mianem Ivory, czyli kość słoniowa, prawdopodobnie ze względu na kolor. I zasoby tej substancji są dość niewielkie, jest to główne źródło energii w świecie przedstawionym i w związku z tym istnieją pewne restrykcje, które ten rząd nakłada na ludzi. I te restrykcje na przykład zakładają, że bycie mechanikiem bez pozwolenia władz jest nielegalne. A nasza bohaterka, jak już wspomniałem, jest właśnie mechanikiem złotą rączką z zamiłowania i pewnego dnia odwiedzają ją agenci rządowi. I są to oczywiście postacie ubrane na czarno, jedna z nich nosi czarne okulary i mają dość proste imiona, czyli Black i White. Składają Robin wizytę, podejrzewają, że właśnie dopuściła się tego grzechu, jak to określają, a za grzechy trzeba w tym świecie pokutować. Nie powiem dokładnie, na czym polega pokuta, ale nie jest to nic przyjemnego. No i jak można się domyślić, bohaterce udaje się jakoś wyjść z tego cało, na zasadzie nie znajdują dowodów na to, że faktycznie jest tym mechanikiem, ale straszą ją trochę, że mają ją na oku. Niemniej te konsekwencje tego, że bohaterka chodzi po tych lokalnych wioskach, pomaga ludziom za pomocą swojego dzielnego, znaczy wiernego klucza nastawnego. Takie bardzo duże narzędzie, które nienaturalnie wręcz duże, trochę śmieszne, właśnie przerysowane, ale takie, które staje się bardzo szybko symbolem trochę tej gry i tej bohaterki. No te konsekwencje w końcu bohaterkę dogonią i to będzie takim głównym motorem napędowym bohaterki, że to jej normalne życie przestanie być w tym świecie możliwe. Czyli mówisz, że tutaj w sumie tak jak grafikę mamy taką cukierkową, słodką, taką dosyć, taką bardzo, bardzo kontrastującą, to podobny zabieg w sensie fabularnie też strasznie kontrastuje, nie? Bo szczerze mówiąc, spodziewałem się, że to będzie taki kolejny happy go lucky Metroidvania, nie? Że po prostu idziemy, strzelamy i jest fajnie, przyjemnie. I to tak patrząc tylko po screenach, ale słucham cię tak i...
Nasuwa mi się choćby, nie wiem, Eternal Sonata, albo w sumie jeszcze starsze Final Fantasy IX, nie? Że wszystko jest piękne, ładne i kolorowe, ale tak naprawdę mówimy o takich rzeczach, o których ludzie boją się mówić, które są trochę tabu, powiedzmy. Tak, tak. To właśnie bardzo fajnie twórcy do tego podeszli, bo mamy tutaj różne grupy osób, które wierzą w różne rzeczy, mają właśnie jakieś tam swoje wierzenia, religie, jak do tego podchodzą. No i my dowiadujemy się też wraz z postępami w fabule różnych rzeczy na temat tego świata, które trochę tę wiarę w różne rzeczy podważają. I trzeba przyznać, że gra niby przedstawia to wszystko na początku lekko, w ten słodki sposób, tak jak wspomniałeś, i ten kontrast z czasem, im bardziej poważne rzeczy się dzieją w tej fabule, ten kontrast zaczyna w nas uderzać coraz mocniej i właśnie przez to, że to wszystko początkowo jest takie słodkie, to to jeżeli dzieje się coś dramatycznego, no to uderza to w nas jeszcze mocniej. Znaczy dramatycznego to może złe słowo, czasami wręcz brutalnego, tak? Więc te mroczniejsze rzeczy nas biorą ostro z zaskoczenia, przez co myślę, że nie jest to wbrew pozorom gra dla najmłodszych. Zdecydowanie nie kupujcie jej młodszemu rodzeństwu lub dzieciom. Przy czym myślę, że i tak nie jest to gra dla nich przez to, że jest dużo pisanych dialogów, choć są one bardzo dobrze napisane. A jeżeli chodzi o te wątki religijne jeszcze, to myślę, że mogę zakończyć ten temat przytaczając chyba cytat, może niedokładnie, ale tak go zapamiętałem mniej więcej. Gdzieś tak mniej więcej z początku gry jedna z postaci mówi, że opowiadaj kłamstwo przez pokolenia, a stanie się ono niepodważalnym prawem. I myślę, że to bardzo fajnie podsumowuje wiele wątków właśnie, które pojawiają się w tej grze. A jeżeli zaś chodzi o to, co tak ogólnikowo patrząc na fabułę, to mamy tutaj grupę naprawdę świetnie zrobionych postaci, które świetne są przede wszystkim dlatego, że chcemy im kibicować. Jesteśmy ciekawi tym, co się właściwie z nimi dalej stanie. Nawet antagoniści są zrobieni w sposób interesujący. Jesteśmy ich ciekawi tego, co za chwilę zrobią. Ale to jest właśnie duży problem w grach wideo, nie? Że tak... Że niby protagoniści to rzeczywiście są bardzo dobrze napisani, że wszystko jest całkiem spoko, a później nagle okazuje się, że mamy walczyć z głównym złym, który jest tak słabo napisany, że nam się odechciewa w ogóle. No to właśnie agentka Black jest tutaj bardzo fajnym przykładem, bo nie dość, że... Znaczy właściwie wszyscy ci agenci, którzy się pojawiają, są dość specyficzni. Każdy z nich się zachowuje w jakiś taki dość charakterystyczny sposób. Agentka Black na przykład zawsze tak rzeczowo podchodzi do rzeczy, ale tak widać, mimo że to jest pixel art, tak, ale widać, że cały czas jakby bolała ją głowa, jakby była zupełnie podirytowana wszystkim, co się dzieje. Wszyscy ją wkurzają i nawet jej współpracownicy, czy właśnie Robin, czy osoby, z którymi rozmawia i szybko staje się to takie dość charakterystyczne dla tej postaci. Zresztą mamy tutaj bardzo dużo fajnych scenek. Są bardzo dobrze napisane dialogi. Bohaterka co prawda nic w nich nie mówi, ale myślę, że dzięki temu łatwiej się jest wczuć w tę postać. Mamy też, mimo tego, że tutaj wspominam ciągle o jakichś mrocznych rzeczach i tak dalej, to jest tu dużo zabawnych sytuacji, jest sporo humoru, ale twórca fajnie się tym bawi, czyli nie ma problemu z dawkowaniem też innych emocji, bardziej dramatycznych czy tego typu rzeczy, i robi to za pomocą animacji, trafnie wrzuconych jakichś kwestii właśnie dialogowych, humoru sytuacyjnego, muzyką też, czy narracją właśnie poprzez gameplay. Radzi sobie z tym bardzo świetnie, więc widać, że ma do tego dobrą rękę. I gra pod tym względem przywodziła mi trochę na myśl Cave Story, więc myślę, że jeżeli ktoś jest fanem tej gry, to ikonoklaści mogą mu się zdecydowanie spodobać, bo mamy tutaj w podobny sposób rozwijany świat, czyli jesteśmy wrzucani w niego, trochę tak bez jakichś szerszych wyjaśnień, nikt nam na początku nic nie mówi ścianą tekstu, tylko po prostu odkrywamy go kawałeczek po kawałeczku, odkłada jakby kolejną warstwę za warstwą, twórca nam serwuje, o co tam chodzi, czujemy się trochę jak tacy odkrywcy tego świata i to jest bardzo fajne. No i również w naturalny sposób uczymy się dbać o te postacie, czy właśnie to, że antagoniści wydają się interesujący, to też jest coś, co z Cave Story mi się skojarzyło. Ogólnie wiesz, co tak mówisz, że wiesz, dobra, fajna fabuła, co nie, fajne postacie, fajni i antagoniści, i protagoniści, i w ogóle wszystko jest fajne, cały świat. Ale jeżeli chodzi o Metroidvania i ogólnie takie gry, tam action, adventure, platformer, to... Wiesz, co jest najważniejsze? Najważniejsza jest mechanika. To jest make or break. Więc mów jak to wygląda, dlatego, bo
bo zaczynam się jarać tą gierką, no. To wiesz co, to w takim bądź razie może skoczę do pewnego punktu, który chciałem poruszyć troszeczkę później, a wydaje mi się dość istotny dla fanów Metroidvanii. Mianowicie, faktycznie to jest taki przypadek, że okej, przyszedłem, bo chciałem zagrać w Metroidvanię, a zostałem, bo zainteresowała mnie fabuła. Mniej więcej tak można ikonoklastów podsumować, bo jednak te elementy metroidvaniowe, gra spełnia te warunki, że jest platformówką z otwartym światem, że mamy tutaj backtracking, możemy chodzić gdzie chcemy, ale nie jest kładziony na to nacisk. To znaczy, na przykład sam level design jest zrobiony w taki sposób, że bardzo dobrze wspiera prowadzenie tej linii fabularnej, jeżeli tylko idziemy tak pi razy drzwi, tak jak nas gra kieruje. Ona oczywiście robi to na tyle delikatnie i subtelnie, że my się nie czujemy kierowani, ale ona nami kieruje, no to wtedy co chwila się dzieje coś nowego, jakieś nowe miejsce, jakieś nowe postacie, nowa zagadka, nowe zwroty akcji, tak? Co chwila znajdujemy jakiś, powiedzmy, fragment układanki fabularnej czy coś, co pozwala nam sobie w głowie poukładać jak historię tego świata, czy jak to wszystko wygląda. Ale niestety, jak już się pojawia możliwość backtrackingu, to nie zawsze jest to wygodne. Czasami wręcz jesteśmy zamykani w jakimś miejscu ze względów fabularnych i nie możemy go opuścić. Więc no, nie każdemu musi się to spodobać. Niektóre lokacje mają taki bardzo charakter rozciągnięty, czyli że przejście na przykład z jednego miejsca na drugie zajmuje dużo czasu, a potem trzeba się wrócić. Więc zdarzyły się na przykład mi takie dwie sytuacje, że gra mówiła: okej, słuchaj, pójdź tutaj do sąsiedniego domku i wtedy coś tam ważnego się stanie. No to pomyślałem sobie: okej, ale tam pamiętam, że w lesie spotkałem jeszcze jakieś miejsce ważne, które pominąłem, tak? Więc pójdę najpierw tam. No to się wracam przez cały ten las, powiedzmy tam minutę czy półtorej. Orientuję się, że znajduję tam jakieś zamknięte drzwi. No, mówię: okej, trudno, przyjdę tutaj później. Wchodzę do tego domku, który był tuż obok miejsca, czyli musiałem się wrócić tam. I nagle się okazuje, że w tym domku uaktywniam jakieś wydarzenie, które sprawia, że te drzwi dokładnie, o których pomyślałem, się otwierają. I tak przynajmniej dwa razy się zdarzyło, że się wróciłem gdzieś przez pół lokacji, ignorując coś, co było dosłownie parę metrów dalej, i to sprawiło, że musiałem się wracać dwa razy w tę samą stronę i coś tam się odblokowywało. Więc jakby widać, że ten level design został stworzony głównie z myślą o tym, żeby ta gra była ciekawa, ale jednak taka bardziej liniowa. Ona daje nam później szansę, żeby sobie te lokacje szerzej poeksplorować i odblokować pewne rzeczy, ale jakby nie na to kładziony jest tutaj nacisk. Więc tak jakby sama ta eksploracja jest później jako taka takie przedłużenie rozgrywki i nie wiem, jakieś znajdźki czy coś? Znajdźki istnieją. To znaczy, to jest tak, że ta gra nie jest liniowa, broń Boże. Znaczy, inaczej, fabuła jest liniowa. Tylko jeżeli idziemy, powiedzmy, do jakiegoś miejsca, do którego mamy się udać, to znajdujemy jakieś odnogi i możemy w nich znaleźć jakieś przedmioty, naturalnie. A jakie to konkretnie są przedmioty? To wygląda w ten sposób tutaj, że tak jak w Metroidzie na przykład znajdowaliśmy upgrade'y, które dawały nam dajmy na to większe zdrowie czy więcej naboi, to tutaj działa to w ten sposób, że znajdujemy przedmioty, które są elementami potrzebnymi do krawcenia. Tylko nie pomyślcie sobie tutaj, nie pomyślcie sobie, broń Boże, że to wygląda w ten sposób, że dajmy na to atakujemy stworki, żeby coś z nich wypadło, jest jakaś tam procentowa na to szansa. Nie. To nie działa w ten sposób. Jest skończona liczba tych przedmiotów, każdy z nich ma swoje miejsce na mapie. Żeby się dostać do każdego z nich, z reguły nie wystarczy po prostu pójść w jakąś alejkę, trzeba albo coś zauważyć, albo trzeba rozwiązać jakąś prostą zagadkę, więc właściwie co chwila mamy tutaj coś do roboty. I potem w takich specjalnych stacjach do krawcenia możemy z tych przedmiotów zrobić pewne, nie jestem pewien jak to nazwać, to chyba było nazwane tweaks. Jakoś tak. Służyło to do tego, że dajmy na to jeden tweak służył nam do tego, że możemy zostać raz trafieni i nie zostanie nam odjęte zdrowie, albo że możemy szybciej biegać, albo dłużej oddychać pod wodą i tak dalej i tym podobne. Mamy na te tweaki 3 sloty pod zdrowiem widoczne i to działa w ten sposób, że jeżeli oberwiemy raz od przeciwnika, to slot znika i to, co jest w nim wyekwipowane, jest nieaktywne w tym momencie. Jeżeli chcemy go odzyskać, no to musimy wtedy wykańczać przeciwników,
albo niszczyć elementy otoczenia, wtedy takie efekty cząsteczkowe lecą w naszą stronę, jakieś takie znajdźki, coś takiego, i to ładuje nam ten slot z powrotem, żeby był aktywny. Innymi słowy, im mniej obrywamy, tym więcej tych ulepszeń działa. Ja na przykład w pewnym momencie pod koniec gry, bo grałem na wyższym poziomie trudności, który w sumie polecam dla osób, które mają doświadczenie w tego typu grach. Grało mi się bardzo przyjemnie, wcale nie jakoś zbyt ciężko. To faktycznie pod koniec gry sobie wyekwipowałem po prostu trzy przedmioty, trzy tweaky, które nulowały atak, więc właściwie trzy razy obrywałem bez tracenia zdrowia i dopiero wtedy zaczynało mi spadać zdrowie. Okej, okay. Czyli to odpowiada na twoje pytanie, jeżeli chodzi o znajdźki. Czyli tak, jest tutaj eksploracja, jest szukanie przedmiotów, więc nie ma tutaj grindu i innych tego typu rzeczy. Więc tak, można powiedzieć, że to jest właśnie ten główny metroidowy element w tej grze. Nie wspomniałem jeszcze chyba o broniach. Nie jest ich dużo, głównie są tak pomyślane, żeby i fajnie się nimi walczyło. Czy mamy tutaj podstawowy blaster, który właśnie przywodzi trochę na myśl Cave Story również. Mamy miny czy rakiety, to jest właściwie jedna broń, tylko zależy, czy przytrzymamy, czy nie. One służą i do walki, i do rozwiązywania zagadek, bo możemy na przykład ładunkami wybuchowymi przesuwać niektóre przedmioty, platformy i inne tego typu rzeczy. Mamy tutaj też na przykład zagadki oparte na energii, czyli możemy coś naładować energią i w pewnej odległości to tylko od nas to będzie działać lub nie. Dużo tego typu rzeczy jest, nie chcę tutaj wszystkich przykładów oczywiście podawać, żebyście mieli trochę niespodzianek. I już jak wspomniałem o kilku nawiązaniach do innych gier, to jedno, co może się fanom oldschoolu bardzo takim fajnym easter eggiem wydać, to, że są tutaj skrzynki zamknięte na klucz i ten klucz działa dokładnie tak jak podnoszenie chyba kluczyka również w Super Mario Bros. 2, czyli stawało się na takim wielkim kluczu, naciskało przycisk, Mario wyjmował spod siebie ten klucz i szło się nim dopiero z nim wtedy nad głową. I tu wygląda to identycznie. Taki fajny mały easter egg. No i oczywiście ten nasz klucz nastawny, o którym już wcześniej wspomniałem. Wielkie narzędzie, zakazany owoc pracy nielegalnego mechanika, jak sobie tutaj zanotowałem. To brzmi trochę, jakbyś mówił o nielegalnych imigrantach albo coś. Wybrałam, ale takie skojarzenie. Bo w grze są mechanicy oczywiście, tylko oni pracują dla One Concern, tak? Mają licencję na to. No i my przez to, że mamy tę zakazaną wiedzę na temat urządzeń, to możemy tam grzebać w tych różnych urządzeniach One Concernu i otwierać różne przejścia w ten sposób. Mamy tutaj na przykład śruby. Widać właśnie taka śrubka, powiedzmy, gdzieś tam sterczy na ekranie i jeżeli tylko jest przy ziemi, no to możemy wtedy zaatakować ją tym naszym kluczem, bo możemy nim też oczywiście atakować przeciwników i wykorzystujemy ją wtedy jakoś dźwignię. Jeżeli wisi taka śrubka w powietrzu, to możemy się na niej huśtać. Innymi słowy, ta mechanika też jest tutaj w różny ciekawy sposób wykorzystywana. Na przykład możemy kluczem chwycić coś w rodzaju takich linii energetycznych w powietrzu i wtedy bardzo szybko się przemieszczać. Więc jest tu kilka fajnych pomysłów, które może gdzieś już tam się wcześniej pojawiały, ale tutaj bardzo fajnie pasują jakby do świata i tych założeń. Dobra, to teraz kolejne pytanie ode mnie, nie? Bo znowu uderzę w podobne tony tak jak wcześniej, bo jednak jestem graczem, który bardzo lubi mechanikę, co nie? I ogólnie to, jak Metroidvania są z punktu gameplayu stworzone. Zatem jest jeszcze jeden element Metroidvania, o który nie pytałem, a który też jest bardzo ważny i na który w sumie tam niektórzy narzekali przy ostatnim Metroidzie, w sensie przy remasterze ostatniego Metroida. A dokładniej to chodzi o przeciwników. Jak to wygląda? Czy jacy oni są? Czy są różnorodni? Jak wyglądają walki z bossami? Przeciwnicy są różnorodni. I to nawet w taki dość nietypowy sposób, bo gameplayowo trzeba różnie do nich podchodzić. Czyli dajmy na to, no mamy tutaj czasami żołnierzy koncernu i czy koncernu może mówmy, to będzie po prostu prościej. Mamy tutaj żołnierzy koncernu, którzy strzelają do nas z jakiejś ostrej broni. Bohaterka nie używa ostrej amunicji, ona ma jakiś taki coś w rodzaju tego, ten blaster, to jest jakiś stun gun, tak? Coś do
tylko do obezwładniania, więc ci przeciwnicy, którzy nie są jakimiś zwierzętami czy czymś takim, to zostają jedynie ogłuszeni. Widać, że takie gwiazdki im latają nad głową. No to z nimi na przykład trzeba zupełnie inaczej walczyć. Często pojawiają się takie ataki, które da się odbić, czyli pojawia się taka zielona aura wokół ataku i my wtedy wiemy, że jak zakręcimy w powietrzu kluczem, odpowiednimi tweakami możemy sprawić, że ten klucz na przykład będzie się kręcił dłużej. No to wtedy ten pocisk się odbija w drugą stronę, niektórych przeciwników tylko w ten sposób da się zranić. Możemy się od przeciwników odbijać, to jest ciekawe, to znaczy, że samo dotknięcie przeciwnika wcale nie znaczy, że on nas zrani. Co ma bardzo dużo sensu, tylko po prostu w grach się przyjęło, że tak jest prościej, tak? Że po prostu trafiamy na przeciwnika, to automatycznie zadaje nam obrażenia, a tutaj nie. Jeżeli przeciwnik nie ma jakichś kolców na sobie czy czegoś takiego, no to możemy mu wtedy odbić się od głowy albo wykorzystać to potem, żeby zrobić takie uderzenie w dół, coś w rodzaju takiego stąpnięcia i niektórych przeciwników tylko w ten sposób można zranić. Czasami trzeba kombinować po prostu z różnymi broniami, bo jedne ranią przeciwników, inne nie, niektóre robią to po prostu szybciej, więc to też jest całkiem spoko. Ale chyba to, co jest najważniejsze w przypadku przeciwników, to walki z bossami, bo jeżeli chodzi o zwykłych przeciwników, no to ich można w wielu przypadkach po prostu omijać i się nimi zupełnie nie przejmować. A z kolei walki z bossami, jest ich sporo, nie wszystkie są jakoś szczególnie skomplikowane, ale z reguły są dość efektowne, wymagają od nas trochę zastanowienia się, pomyślenia, w jaki sposób wykończyć przeciwnika, też trzeba trochę poeksperymentować, wykazać się spostrzegawczością. Nie zawsze, ale jednak. Zresztą, jak już zaczynamy zadawać im obrażenia, to walki podzielone są na fazy. W pewnym momencie przeciwnik zaczyna się inaczej zachowywać, zadawać inne ataki. Walki nie są długie, więc właściwie nie... Chociaż może to się różni trochę na innych poziomach trudności. No jak grałem na trudnym, to walki nie były wcale długie, po prostu wymagały ode mnie, żebym nie dawał się zbytnio trafiać, bo faktycznie obrażenia dość mocno bolały. I taki właściwie największa wada tej gry jest też niestety związana z tymi walkami z bossami, bo bardzo dużo dzieje się na ekranie w jednym momencie i właśnie w tych momentach. W trakcie zwykłych walk jeszcze da się to znieść, ale jak jest walka z bossem, to co chwila lecą jakieś iskry, jakieś wybuchy i właściwie trudno jest się na początku zorientować, co właściwie robi nam krzywdę. Jakaś kula ognia odlatuje i my nie wiemy, czy to jest tylko efekt graficzny, czy to jest faktycznie coś, przed czym musimy uciekać. No już później się uczymy. Ale jednak myślę, że mogłoby być to trochę wyraźniej zarysowane. Czasami trudno się właśnie odnaleźć i gra trochę traci na czytelności. Niemniej cała oprawa, jak już wspomniałem, jest świetnie wyglądająca, wręcz fenomenalnie, jeżeli tylko lubicie taki kreskówkowy styl pixel artu. Nawet GUI jest tutaj zrobione z wyobraźnią, dbałością o detal. Po prostu czuć serce wlane w tę grę. Te 8 lat nie poszło na marne, więc myślę, że twórca może być dumny ze swojej pracy. No i ta muzyka też wyszła mu naprawdę fajna, to znaczy ona tak oldschoolowo wybija się na pierwszy plan, czyli łatwo ją zapamiętać. Ma takie dość chwytliwe kawałki, przynajmniej początkowo, one są takie wesolutkie, a im dalej w las, tym no to wtedy różnie bywa. Ale zawsze są fajne, fajnie się ich słucha, zresztą wspomniałem, że soundtrack jest dostępny na Bandcampie, można go sobie posłuchać. I co tu jeszcze można wspomnieć? No właściwie muzycznie jest to taka mieszanka chiptune'u z różnymi instrumentami. Świetnie zawsze pasuje to do nastroju miejsc czy wydarzeń. I co mi tu zostało jeszcze? Jeżeli masz Izzy jakieś pytania, to wal śmiało. W sumie nie wiem, bo szczerze mówiąc, widziałem to wszystko już jakiś czas temu i no po prostu muszę nadrobić grę, muszę kupić. Chociaż są plotki, że będzie wersja na Switcha, więc pewnie wtedy wezmę i z chęcią sprawdzę, no ale... Już, skoro tak już wspomniałeś o tej ilości partikli, która przesłania nam wszystko na ekranie, to może jakie są inne minusy tej gry? Wiesz co, właściwie o pozostałym najważniejszym, czyli to, że nie dla każdego fana Metroidvanii to będzie, to już raczej wspomniałem. Jedyny jeszcze, jaki sobie zanotowałem, to, że czasami jak się wchodzi do stacji zapisu, bo gra ma co prawda checkpointy,
ale od czasu do czasu spotykamy właśnie takie miejsca, gdzie możemy i te swoje tweaky wyekwipować i możemy zapisać na jednym ze slotów. Wtedy nagle gra dostaje jakiegoś dziwnego szajbla i zaczyna góra-dół opcje przełączać, tak jakbyśmy mieli źle skonfigurowanego pada, więc być może to jest wina pada, nie wiem, ale nie zawsze się to zdarzało. I to wtedy... brzmi jak jakiś taki zwykły bug związany z zczytywaniem inputu. Tak, bo wystarczyło, że nacisnąłem przycisk kierunkowy w dowolną stronę i nagle się wszystko uspokajało. Więc domyślam się, że to wkurzy tylko i wyłącznie speedrunnerów, bo czasami jak próbowałem bardzo szybko zapisać grę, to robiłem coś zupełnie innego, bo naciskam XXXXX i nagle wchodzę gdzieś tak zupełnie od czapy. Ale jestem pewien, że to jest coś, co jest po prostu do załatania w przyszłości, nie ma się tym co jakoś na razie zbytnio przejmować. A skoro już wspomniałem o speedrunie, wydaje mi się, że gra może być fajna dla speedrunnerów pod tym względem, że faktycznie omijanie przeciwników czasami jest równie fajne co walka z nimi, a po drugie dlatego, że niektóre z tych tweaków dają nam szybsze poruszanie się, więc jeżeli wyekwipujemy na przykład, dajmy na to, trzy takie tweaki służące do szybszego chodzenia, to, czy tam biegania, no to wtedy... staramy się, żeby nic nas nie trafiło, bo wtedy zwalniamy, tak? No ciekaw jestem, jak będą wyglądały speedruny tej gry. Jeżeli gdzie... coś znajdą jakiś fajny sposób właśnie szybkiego przechodzenia i nie wiem, może jakieś glitche czy coś, to nie zdziwiłbym się, gdyby wylądowało na Games Don't Quick w formie jakiegoś wyścigu albo coś. Patrzyłem na speedruns.com i speedruny już istnieją i to w przeróżnych kategoriach. Udało im się ukończyć tę grę w niecałe 2 godziny, czy godzinę ileś tam. Przy czym nie traktujcie tego jako jakikolwiek wyznacznik, już znaleźli jakieś out of bounds, właśnie wychodzenie poza planszę i tak dalej. Niemniej, mnie ukończenie gry zajęło niecałe 15 godzin, więc ze wszystkimi dialogami, których na pewno w grze jest sporo, jak się je przewija, to na pewno da się dużo szybciej grę przejść, ale nie polecam. Kupowanie tej gry bez jakby chęci śledzenia fabuły jest kompletnie bez sensu, bo... No właściwie zapisałem sobie tutaj taką myśl, że Metroidvania Metroidvanii nierówna i to jest właściwie taka myśl, którą chciałbym podsumować już te recenzje, bo jeżeli zaakceptujecie tylko te silne strony ikonoklastów, to żeby grać w nie głównie dla fabuły, eksplorację traktując tak pobocznie, ale jakby ona tam nadal jest, nie bójcie się tego, dajcie się po prostu wrzucić w ten nurt fabularny, przymknijcie oko na to, że właśnie ta eksploracja przez to cierpi. A myślę, że wtedy gra zapewni wam sporo niezapomnianych wrażeń. To już wszystko w tym odcinku. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się. Dzięki i do usłyszenia.